Uroczysta inauguracja Nowego Roku Kulturalnego po raz kolejny odbywa się w tej liczącej już ponad 63 lata sali Kina Etiuda, która w poprzednim sezonie była zarazem sceną, jak i widownią wielu znaczących wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Wystarczy wspomnieć chociażby niezapomniany koncert Wiesława Ochmana i zaproszonych przez niego światowej sławy artystów oraz wspaniałe recitale Ireny Santor i Stanisławy Celińskiej. Tu także w kwietniu odbył się zorganizowany w naszym mieście po raz pierwszy przegląd teatrów amatorskich, a we wrześniu 17 ostrowieckie spotkania filmowe. Kulturalny krajobraz naszego miasta jest wypadkową działań podejmowanych przez państwowe, samorządowe, społeczne i spółdzielcze placówki oraz instytucje, a także posiadające kulturotwórcze ambicje organizacje, stowarzyszenia, kluby oraz publiczne, niepubliczne bądź społeczne szkoły o profilu artystycznym, a jest ich, co bardzo cieszy, z roku na rok coraz więcej. Najbogatsze tradycje i doświadczenia działania na płaszczyźnie kultury posiadają Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury z obchodzącą w tym roku jubileusz 20-lecia, jedyną w naszym regionie i jedną z pięciu najlepszych w kraju galerią fotografii, Biuro Wystaw Artystycznych, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W ostatnim roku do tych placówek dołączyło również Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza, aktywne nie tylko w sferze społecznej, ale także coraz częściej kulturalnej. Wśród organizacji pozarządowych na pierwszy plan wybijają się Stowarzyszenie Niestej Bajki i Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych, a także słynące m.in. z organizacji koncertów charytatywnych Zespół Pomocy Koleżeńskiej, Ostrowiecki Rap i Friends Events Meeting. Dzisiejsze spotkanie u progu nowego sezonu kulturalnego to doskonała sposobność do przypomnienia najważniejszych i najbardziej charakterystycznych zjawisk z tego poprzedniego. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim pozytywnie przyjęte przez mieszkańców zmiany terminu, formuły i lokalizacji tegorocznych Dni Ostrowca, które w pierwszy weekend wakacji ściągnęły na stadion Krzo tysiące fanów grupy Golec w orkiestra, a do amfiteatru zwolenników tanecznej muzyki klubowej oraz hip-hopu w najlepszym wykonaniu. Podobnie było w marcu w hali sportowo-widowiskowej Krzo, kiedy to porywający koncert nie tylko dla obchodzących wtedy swoje święto ostrowieckich pań dał zespół Pektus. W tym roku poważnym zmianom poddano również festiwal imienia Miry Kubasińskiej Wielki Ogień, którego jubileuszowa 10. odsłona trwała 3 dni i nabrała nie tylko rozrywkowego, ale również edukacyjnego i rekreacyjnego charakteru. W tym roku o Wielkim Ogniu było głośno w całym kraju, co w dużej mierze jest zasługą współorganizatora imprezy, jakim po raz pierwszy była agencja Wytwórnia Wydarzeń. Po 3-letniej przerwie do lokalnego kalendarza wydarzeń kulturalnych wróciły zorganizowane w amfiteatrze 6. ostrowieckie spotkanie szantowe z udziałem legendarnej w żeglarskich kręgach grupy EKT Gdynia. Z ogromnym powodzeniem organizowano duże imprezy o artystycznym i rozrywkowym charakterze na stadionie i hali Krzo, dziedzińcu Browaru Saskich i Ostrowieckim Rynku, a także wrócono do tradycji urządzania festynów rodzinnych na Gutwinie. Stadion był widownią kończącego wakacje koncertu największych gwiazd muzyki dyskotekowej z udziałem kilkutysięcznej widowni, zaś na rynku odbyły się m.in. świąteczne oraz okazjonalne kiermasze i rodzinne pikniki, akcja społeczna Stop Dopalaczom, a także zorganizowany po raz pierwszy festiwal rowerowy Ostrower Fest. Podczas wakacji w ramach Ostrowieckiego Kina pod Gwiazdami na rynku wyświetlono kilkanaście filmów dla dziecięcej i dorosłej widowni. Projekcje sfinansowano ze środków budżetu obywatelskiego. Na dziedzińcu przy ulicy Sienińskiej, który już za 2 lata stanie się częścią Ostrowieckiego Browaru Kultury, 1 czerwca wspólnym wysiłkiem Miejskiego Centrum Kultury, Biura Wystaw Artystycznych i Miejskiej Biblioteki Publicznej premierowo zorganizowano Kolorowy Dzień Dziecka. Kontynuację współpracy tych trzech instytucji stanowił otwierający tegoroczne wakacje piknik rodzinny, który odbył się 2 lipca w amfiteatrze w Parku Miejskim. W sierpniu na dziedzińcu Browaru odbyła się 2. edycja popularnej nie tylko wśród młodzieży Eksplozji Kolorów, a przed tygodniem kolejna impreza taneczna z charytatywnym przesłaniem White Night. W minionym sezonie kulturalnym przeżywaliśmy wiele radosnych chwil, chociażby wtedy, gdy ogólnopolskie stacje i portale emitowały nakręcone w Ostrowcu Świętokrzyskim i skutecznie promujące nasze miasto teledyski dyskotekowych grup Champion, Master Team i Szarotka oraz etatowego gitarzysty oddziału zamkniętego Grzegorza Ornet-Stępnia. Z radością przyjęliśmy jego debiutancką solową płytę, jak również pierwszy album zespołu Master Team. Cieszyliśmy się także z krajowych i międzynarodowych sukcesów ostrowieckiego pianisty Jakuba Kitowskiego oraz jego szkolnej koleżanki, jazzowej wokalistki Malwiny Masternak, która studiując na Berklee College of Music i będąc słuchaczką Berklee Global Jazz Institute, w czerwcu wystąpiła na prestiżowym festiwalu jazzowym w Toronto, a w sierpniu poprowadziła warsztaty wokalne w Miejskim Centrum Kultury.
kultury. Dużym wydarzeniem był pierwszy wspólny koncert Malwiny Masternak i Jakuba Kitowskiego na Ostrowieckim Rynku. Z bardzo pozytywnym, i to nie tylko lokalnym odbiorem, spotkały się niedawne, bo wrześniowe, ostrowieckie obchody Roku Sienkiewiczowskiego, organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 i Miejskie Centrum Kultury. Niezależnie od tego, Miejska Biblioteka Publiczna samodzielnie zorganizowała cykl lekcji bibliotecznych poświęconych Henrykowi Sienkiewiczowi oraz ogromnym rozmachem przeprowadziła Ostrowiecki Tydzień Bibliotek, 12 przegląd teatrzyków przedszkolnych oraz akcję Cała Polska czyta dzieciom. Dzięki naszym bibliotekarzom na spotkanie autorskie z ostrowieckimi czytelnikami przyjechali m.in. Szymon Hołownia, Wojciech Jagielski, Paweł Wakuła, Marcin Brykczyński, Agnieszka Opolska i Beata Ostrowicka, a z recitalami wystąpili Katarzyna Żak, Artur Goc, Krzysztof Dałkrzewicz oraz Jacek Wójcicki. W poprzednim sezonie artystycznym Ostrowieckie Biuro Wystaw Artystycznych zaprezentowało 10 premierowych ekspozycji, spośród których jedna znalazła się poza galerią, a ściśle mówiąc na ogrodzeniu przy ulicy Polnej, gdzie zawisły prace profesora Leszka Mądzika. We wnętrzach galerii odbywały się organizowane znacznie częściej niż w poprzednich latach warsztaty plastyczne, rzeźbiarskie, fotograficzne i edytorskie, a także zajęcia dydaktyczne. Premierowo zorganizowano aukcję sztuki współczesnej oraz 5 architektonicznych spacerów po mieście. Niewątpliwie najważniejszym tegorocznym przedsięwzięciem Ostrowieckiego BWA jest 13. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki, którego laureatów poznamy 14 października. Niestety były także smutne momenty. W ostatnich 5 miesiącach pożegnaliśmy dwóch byłych dyrektorów Miejskiego Centrum Kultury, Jerzego Maja i Stanisława Korybut-Daszkiewicza, pochodzącą z naszego miasta wybitną aktorkę Halinę Skoczyńską, dwóch muzyków Orkiestry Dęte i Miejskiego Centrum Kultury, Krzysztofa Goworowskiego i Tadeusza Jurkowskiego, ostrowieckiego gitarzysty rockowego i jazzowego Piotra Hewi-Brzusowskiego oraz byłą instruktorkę teatralną MCK Stanisławę Soję. Od 1983 roku, kiedy to rozpoczęto adaptację budynków Browaru Saskich, mieszkańcy miasta oczekują na pojawienie się nowej jakości na mapie kulturalnej naszego miasta. Ma nią być Ostrowiecki Browar Kultury, który, jak od 29 lipca tego roku wiadomo, powstanie w ciągu 2 najbliższych lat. Inwestycja mająca kosztować ponad 21 milionów złotych otrzyma dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości prawie 17 milionów złotych. W efekcie tego do funkcjonujący już w części pobrowarnego kompleksu Miejskiego Centrum Kultury i Biura Wystaw Artystycznych dołączy Miejska Biblioteka Publiczna. W Ostrowieckim Browarze Kultury swoje miejsce znajdą m.in. sale wystawiennicze, konferencyjne oraz wielofunkcyjne, a także pracownie, samoobsługowe wypożyczalnie, czytelnie, pomieszczenia biurowe i magazyny. Niezależnie od tego, przed końcem bieżącego roku, dzięki pozyskaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 264 tysięcy złotych w użytkowanym przez Miejskie Centrum Kultury budynku Kina Etiuda powstanie Centrum Sztuk Audiowizualnych. W jego skład wejdą profesjonalnie wyposażone studio nagrań z salą prób dla zespołów muzycznych oraz pracownie filmowa i fotograficzna. Elementem składowym projektu jest także zakupiona już i przetestowana przed tygodniem podczas Białej Nocy na dziedzińcu Browaru Saskich scena mobilna. Od 6 lat na realizację czeka następne zadanie związane z infrastrukturą kultury, z którym duże nadzieje wiążą instytucje, stowarzyszenia, podmioty i osoby przywiązane do hutniczych korzeni i tradycji naszego miasta. Mowa o Centrum Tradycji Hutnictwa, które ma powstać w należących obecnie do Miejskiego Centrum Kultury budynkach przy ulicy Świętokrzyskiej 5, tam gdzie w latach 90. ubiegłego wieku funkcjonowała Izba Tradycji, a jeszcze wcześniej Laboratorium i Szpital Zakładów Ostrowieckich. Dzięki współpracy z Krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą już w październiku stanie tam tablica informująca o przyłączeniu terenów na Starym Zakładzie do Ogólnopolskiego Szlaku Staszycowskiego.